Witam na kolejnym live z Yooka-Laylee. Szybko wskoczymy do pierwszego świata, bo została ostatnia malutka rzecz do zrobienia. Jedna maciupeńka. Kto był do samego końca wczoraj, ten wie. I zaraz pokażę, o co chodzi. Nie, Zeti, dzisiaj się nie wybieram na live do Kłama, bo już byłem na jednym live z Halo i drugiego mi jakoś nie trzeba, za to w niedzielę koniecznie będę. No to o co chodzi? Co zostało tutaj do zrobienia? Spójrzcie na to. Tak wygląda postęp w tym świecie. Brakuje jednej strony, którą dostanę za zebranie wszystkich piórek, których brakuje mi też jeden. I ja wczoraj szukałem tego piórka, ale go nie znalazłem, ale poza live'em poszukałem informacji na ten temat i znalazłem. Znalazłem i specjalnie nie podnosiłem tego piórka poza live'em, żeby zrobić to właśnie na streamie. Otóż piórko jest... moment, bo też nie chcę... O, dobra, piórko jest... tam, gdzie chciałem wlecieć, ale... gdzie zleciałem. Dobra, jeszcze raz. Zeti, jutro będzie live z horroru, w który Kłam będzie grać w niedzielę. Po prostu... chcę zrobić live'a przed Kłamem, żebym mógł na spokojnie przyjść do niego, nie spoilerując sobie niczego, więc mam nadzieję, że jutro wpadniesz. No dobrze, jeszcze raz, kolejna próba. No, i pięknie, jest ostatnie 200. piórko. Hurra! No i to tyle, możemy stąd wyjść. Przypomnij, Zeti, do kiedy ty masz czas teraz? Z jakiego horroru? Inner Voices. Jest to polski horror, który wyszedł niedawno, chyba 2-3 dni temu. Ale z racji tego, że nie mam za bardzo ostatnio czasu na nagrywanie Let's Play, no to będzie live po prostu. Wolałbym Let's Play, no ale mówię. Już i tak... bardzo powoli idzie mi nagrywanie Little Nightmares. No dobra, no to tutaj jest wszystko zrobione, jest wymaksowane. W hubie zostało 5 stron do zebrania. Też chciałbym już je zebrać, żeby hub mieć wymaksowany. No i tutaj gdzieś coś jest, bo nawet słychać dźwięk takiego dzwonienia. O, tam jest kartka, ja jej jeszcze nie podniosłem. Ciekawe. Dobra, nic się nie stało. No, dobra. Żyję. No i fajnie. No i fajnie, bo w takim razie zostały tylko 4 strony do zebrania w hubie. Mam nadzieję, że dzisiaj zbierzemy przynajmniej 10 stron. Chyba już go aktywowałem. W takim razie idziemy do świata drugiego. Który mi się chyba najmniej podoba, bo mi się wydaje najbardziej taki labiryntowy.
tylko chwila. Świat lodowy to jest... To jest świat trzeci. A ja nie chcę do świata trzeciego. Naprawdę, tutaj się można tak pogubić. No tu jest trzeci, to nie. To idziemy dalej. Zaraz się okaże, że dotrę do czwartego i zupełnie... znowu pominę ten drugi. Cześć, Zbajgiel. Zeti, a oglądałeś może Bendiego u mnie na kanale? Ale jestem zadowolony z filmu z Bendiego, bo przede wszystkim dobrze się ogląda jak na mój kanał. Jest dużo komentarzy, dużo ocen. To mi się bardzo podoba. No i co, gdzie ja wyszedłem teraz? No tutaj jest już finałowy boss. Więc to też źle. Ja bym nagrał ten drugi chapter, gdybym go miał, ale nie. Nie ma opcji. Poczekajcie chwilę. Dobrze, wracamy. Wiem, że pod filmem o Elevenie było więcej. To nic dziwnego. Jak ciebie mam odblokować, kolego? Zeti, wiesz coś może na ten temat? Jak tego tutaj gościa uratować? Bo ty oglądałeś live'y u złego Maćka. To może on też akurat to rozwiązywał, tę zagadkę. No nie, Zbajgiel, no tak nie będę robić. Bez przesady, nie? Dobra, tutaj jest znowu świat piąty. To też nie o to mi chodzi. Hej, lisiasty! Poczekajcie jeszcze chwilę, bo kot nie daje mi spokoju. Straszne. O, nie, 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 wracaj, wracaj. No kurde, coś mnie trafi. No i tutaj znowu idę w stronę kasyna. Tam. To też nie. No i tutaj chyba znowu wyjdę koło świata... Kurde, jeszcze zapomniałem, że jest świat taki bagienny, taki mroczny las. O rany, tego jest więcej niż myślałem. Zapomniałem, 5 światów, nie 4. Ta gra mogłaby być epizodyczna, tak naprawdę. Jeden świat to jeden epizod i tak byłoby bardzo długie.
To jest to, co mi podawałeś. To już mam rozszerzone w razie czego, więc tutaj nic nie muszę. No dobra, chyba idę w dobrym kierunku. Drugi świat to był taki jakby nawiedzony zamek, coś w tym stylu. No i wróciłem na początek. Kurde. A, to mi podawałeś, lisiasty. A, w ogóle lisiasty, jeżeli nie miałbyś nic przeciwko i nie potrzebujesz Bulb Boya, to, no, wiesz, załapałbym się może. Okej, próbę czasową, czyli trzeba znaleźć pewnie jakiś przycisk. No to dobrze, to jak tam będziemy, to tam wrócimy. Co to było? Ale póki co... póki co to ja cały czas szukam tego drugiego świata. Gdzie on był? Jak ktoś pamięta, gdzie był drugi świat, to będę wdzięczny, jak mi powie. Bo nie chcę tracić live'a jednak na... wróć do tej lokacji... Do której lokacji? Znaczy, ty teraz mówisz o próbie czasowej, czy o drugim świecie? Nie no, tutaj znowu jest ten zimowy. Nie o to chodzi. To gdzieś wcześniej. Tutaj powinno być jakieś wyjście. O, chyba... Chyba tak jest dobrze. Dobra, poczekajcie, poczekajcie. Tutaj jeszcze zrobię jedną rzecz, bo tutaj... mogę chyba... zagrać. I wydaje mi się, że jak będę pierwszy, to... to dostanę kartkę od niego? Nie, nie wiem, nie mam pewności. Nie ma tutaj jakichś wyników... jakichś rekordów.
Nie wiem, czy tutaj w ogóle może już nie dostałem kartki wcześniej. Tam, gdzie był złoty posąg. Tylko lisiasty gdzie? O rany, w to nie grałem. O co tu chodzi? Moment, bo ja nie wiem. Co to za pomysł? Czemu nie mogę celować myszką? Tylko muszę... muszę wsadem kierować celownikiem. Dobra, nie jest to w sumie takie złe, to sterowanie. Pominąłem jednego, ale nie szkodzi. Drugiego. No i pewnie jeszcze paru ich pominę, ale trudno. Ej, tam był jeden za tym płomieniem. Tego to w ogóle nie widziałem. Dobra, tam na kamieniu trafiony, pięknie. To jest fajna minigra, tylko szkoda, jeżeli nic za nią się nie dostanie. Dobra, odpuszczam go sobie, bo chyba jak kamera nie prześcignie, to umrę. Więc już wolę po prostu stracić parę punktów. Okej, granat. A granat to nie powinien przypadkiem większej ilości przeciwników naraz rozwalać. No dobra. W sumie, hej, 9200 punktów. To nie tak źle. Nie. Nie chcemy grać. W to grałem. No i tutaj mogę być... mogę być pierwszy. Tutaj da się pobić rekord. Dobra, to w to będę już grał. Chętniej niż w tamto. Ale chwila, tam nie było high score'u. Fak, no nie, no przecież... No i już, już mogę sobie pomarzyć o bycie w high score'ze. 60 tysięcy punktów. No to... No co?! Zaproponuj to kłamowi, chociaż ja się nie czuję dobry... w Wormsach, wręcz powiedziałbym, że czuję się wyjątkowo słaby. Aha! Fajnie. Chwila, 60 tysięcy? Jakie mam zdobyć 60 tysięcy? Dobra, idziemy po te piórka tam, musimy. Dobra, no, kamero. Dobrze, dziękuję. Czy to jest w ogóle do zrobienia? Te 60 tysięcy mi się to wydaje taką trochę... absurdalną ilością.
Tutaj to w ogóle kamera musi za mną nadążyć. Mam dopiero 10 tysięcy. Niecałe. Do 60 to... No, 1/6, nie? Oj, ale złote piórko to ja chcę. O, powoli. Bez zbędnego pośpiechu, tym bardziej, że kamera jest daleko. Skoro już mowa o pośpiechu... No! Mam szczęście. $16 000, nie 60. Ojej, może zagrać jeszcze raz, bo w sumie... Nie no. Nie. Gdybym wiedział, że to jest warte czegoś, to może... O! Nie, nie. Chociaż chwila... Cóż to? Okej, w to akurat grałem, to już nie będę. Ale tam jest kartka. Ale czemu on pyta, czy ja chcę zagrać jeszcze raz po tym, jak wyszedłem z tego? Czy do niego nie dociera? Zety, jak to zrobić? Na pewno nie to. Chwila. Jak się to robiło? Nie tak? Nie tak? Tak też nie. O rany. Jest tutaj jakaś lista ataków może? Bo chodzi mi o takie stąpnięcie. Lista ataków. O, chwila. Dobra. Control Alt. To jest ta kombinacja. Zadziałało. Dobra, to wracamy do huba i może wreszcie ten drugi świat. Chociaż... Nie, moment. No. Byś wskoczył, to byś nie oberwał. Idziemy jeszcze raz po tę kartkę, gdzie jest podobno jakiś ten czasowy wyścig. Bo mi to nie daje spokoju, prawdę mówiąc. I tak tego huba kiedyś będziemy musieli zrobić, więc... nie ma różnicy, czy teraz, czy kiedy indziej. A, dobra, wiem, muszę być lepiący. No, niektórzy na Minecrafcie zdobyli 1 000 000 widzów, halo? Albo przynajmniej setki tysięcy. No i już prawie pół godziny live'a za nami. Mam wrażenie, że nic nie zrobiliśmy, a już pół godziny. No ale nie, no przecież zdobyłem tego całkiem sporo. Dobra, jestem znowu tutaj. No i tutaj jest ta kartka. I gdzieś u góry...
przejście. Że to? Wyląduj. Na. Dobra, tutaj wyląduj. Tutaj mam iść może. Czerwone. Okej. I tam będzie ta czasówka? Jeszcze wyżej, czy... Czy jak? No Zeti, proszę. Tutaj? Czy... Dobra, powiedz po prostu, czy tutaj. Okej, jest przycisk, rzeczywiście. Kamera wariuje. Fuck. Dobra. O. Super. No, przestańcie tak robić, bo się nie uda nigdy. No przecież obok tego prze... No przecież ja nie przeszedłem przez bra... No nie, myślałem, że zdążę. Dobra, ale to w sumie nie należy do najtrudniejszych momentów. No, całkiem sprawnie. Tylko żeby tutaj teraz ładnie... No nie, no! No to jakaś kpina była. Tego się nie spodziewałem. Takie ładne... podejście, zapomniałem, że życie. No i się chyba zawróciłem, jeszcze wracaj tam. Lisiasty, bardzo dużo. Bardzo dużo. To może być nawet jeszcze 10 live'ów. Jeśli mam maksować, to 10 spokojnie. Albo nie, jak nie chcę maksować, to... No, w sumie taka prawda, że jak... Kurde! Nie, nie. No... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 4, 3... No nie, ostatnia bramka. Świetnie, jeszcze spadnij. Fuck. To nie jest takie... Okej. Takie proste, jakby się mogło wydawać. No, tu... No fuck, kurde. Nigdy nie będę miał wyczucia co do tego. No, ciekawe, co tutaj miałem zrobić. No, albo tutaj. No, kurde, no przecież... Jedź, jedź, po prostu jedź. Jedź, obijaj się o wszystko, ale jedź. Chociaż tyle dla mnie.
No nie! Ostatnia! Ostatnia! Ile mam zdrowia? Za mało. Zdecydowanie za mało. Ja nie mogę tak lamić. No przecież. O, uwaga! Jest, dobrze. No fuck, nie, no nie zdążę. Przecież przy poprzednim podejściu miałem 16 sekund na początek. No i jedno życie. Okej, jedno życie. Aha. Gdybym się tak nie obił, to by się udało. Ja teraz się skuję specjalnie, bo mam tylko jedno życie. Tak, teraz się nawet nie umiem zabić. Jest dobrze nawet. No i co tutaj? Co w takim miejscu, no? Źle jest. Dobra, jedź, jedź. Jedź. Po prostu jedź. No nie! No nie, no! Przecież to było takie dobre. Mi by się to udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. I ten głupi kundel. Fuck. No kurde, oczywiście. No przecież jak może być inaczej? Ta sekunda ja pierdolę. Nie słyszeliście tego. No przecież, no co to ma być? No co ja mam zrobić w takim miejscu niby? Dobra. Oberwę i teraz jadę prosto. Bo kuźwa mogę. 3 sekundy. No nie! No przecież! To nie tak. Jak z życiem? Pewnie słabo, no oczywiście. O, uwaga! Tutaj. Okej. No, nie. Pędź. Kurde, no nie, już przegrałem. Albo może... Nie, no! No przecież to jest najgorsze! No i teraz nawet nie mam zdrowia. Jeszcze, czemu ono się nie odnawia? Skuj się. No nie, no kurde! Jeżeli ja w pierwszym etapie... Nie, przecież ja już mogę nie grać. Wiadomo, jak to się skończy. Dobra, może być. Okej, zaliczyło, fajnie.
Dobra, nie, niech się dzieje w ten sposób. No nie, no nie, nie, tak już się niech nie dzieje. No jeszcze mnie nie... Zeti, do czego jest mi ta informacja potrzebna? Okej, musiałem. Dobra, tutaj trochę zaoszczędzone przynajmniej. Dobra, nic się nie dzieje, pędź. Po prostu jedź dalej. A tutaj to sobie obrywaj, nic nie szkodzi. O! O to chodzi. Cudnie. Hurra! Dobra, to wracamy do początku. Którędy najbliżej? Nie tędy na pewno. Tutaj do kasyna, to nie. Fajnie, że się udało to zrobić. Ale podobno finałowy boss to jest koszmar. Podobno finałowy boss może zająć nawet parę godzin. Bo jak się przegra, to się oczywiście zaczyna od nowa. Nie od fazy, na której się skończyło, tylko od samego początku. Martwię się. Nie mam pojęcia, jak wygląda boss w Yooka-Laylee. Oj, gdyby zajechał tyle co z Zeldy, to byłoby dobrze. To może ktoś sprawdzić, czy są kartki związane w hubie. Kartki związane z pobiciem rekordu w salonie gier. Bo wtedy wiedziałbym, gdzie szukać przynajmniej. No dobra, jestem przy posągu. Lisiasty. No i jestem przy posągu. To nie jest przycisk. Szkoda.
Na górę gdzie? Tam na górę? Przypominam, że jutro live z polskiego horroru Inner Voices. Albo Inner Voice. No ej, ale ja tam byłem przecież. No i dokąd dalej, lisiasty? No bo tam do lodowego świata mogę iść. A ja nie chcę do lodowego. Co tam? No lisiasty, dobrze mówisz czy źle mówisz? Nie, nie chcę do salonu gier. Seria Splinter Cell jest całkiem spoko. Nie grałem jakoś za wiele, bo grałem tylko w pierwsze trzy części i też nie jakoś specjalnie długo, po parę godzin. Znaczy nie, w jedynkę to w sumie w ogóle nie grałem. Mam, ale nie grałem. I są to fajne gry. Na pewno tutaj. Bo jak przejdę tutaj, to co dalej? Czy tam? Czy dalej? Może to jednak tutaj w archiwum było? Ja już nie wiem. Denerwuje mnie ten hub. Tutaj jest... Chwila, bo ja się już gubię w tym wszystkim. Chwila, muszę zajrzeć tutaj. O, w ogóle, hej!
tylko dwie strony tutaj zostały, no i jakaś znajdźka. W sumie, o, to też mi się przyda. Możecie poszukać, gdzie jest Butterfly w Hivory Towers? To jest świat pierwszy, który wymaksowałem. To jest... Chwila, to zimowy jest tym drugim jednak? Ej, chyba tak, to ja się pogubiłem. No, ej, zimowy jest tym... O Jezu. To jest ten leśny. Tutaj kasyno i tutaj... O rany! To ja... Ja tam cały czas przechodziłem. Bo myślałem, że to nie jest to miejsce. Okej, dobra, to zmienia postać rzeczy. Ale żeśmy czasu stracili przez to, ale teraz jestem zły na siebie. Bo to nie tak miało być. Ja bym szukał i bym nigdy nie znalazł. Po prostu w tej zimowej krainie jest też taki mroczny zamek, jak ja to lubię określać. Dobra, to wracamy tutaj. W złotym posągu była inna znajdźka. Tak kojarzę. Okej. Świetnie. Okej, teraz się lepię. Do czego mi się to przyda? Co ty chcesz? Okej, on stracił kapelusz. No i... no i gdzieś on jest. Rany, jak ciebie otworzyć? Czego szukać? Dobra, zgaduję, że tutaj przyda się ogień. To jest dla dekoracji.
O co tu chodzi? Chwila. Chwila. O rany, środek, dół, góra. Środek, dół, góra. Dobra. Tylko to chyba powinno wydać jakiś dźwięk. No. Nie wiadomo, której umiejętności używać gdzie. No to jeszcze by się przydała informacja, gdzie jest skarb w tym świecie, w tym drugim świecie. Tu, gdzie teraz jestem. Tak, to tutaj byłem przed chwilą. Tutaj byłem. Mnóstwo znajdzie, Korany. Pierwszy świat to był spoko, bo tam niewiele, niewiele brakowało do 100%, a tutaj za dużo, po prostu za dużo tego. Chciałbym dzisiaj jeszcze huba wymaksować, bo tam brakują dwie strony i właśnie motylek, który podobno jest w lesie na początku. O, do niej na przykład muszę zanieść molekuł. No i nie wiem, gdzie ten molekuł. Ha!
No a to już w ogóle nowe miejsce. I tam... Tam jest kartka. Tylko... tutaj chyba potrzeba ognia. Tutaj się nie przyda coś takiego. Dobrze, to szukajmy ognia. Jeszcze na dole. O. O fuck. Te meduzy. Dobra. Pomożemy jej. Chodź tutaj. Jesteście tutaj jeszcze? O, okej. Akurat jak zapytałem. O, dobra, jeszcze muszę zniszczyć im domy. Brutalnie, prawdę mówiąc. Jak mam cię zaatakować? No. Jezu. Dobra, nie to nie. Okej, tam widzę kolejne rzeczy, ale zanim tam pójdę, pójdę tutaj. O nie! Jedno życie. Znaczy, nic się nie stanie, ale po prostu nie chce mi się tutaj wracać.
Co? Uciekamy, tak? Hej! To było proste. Ten też nie ma kapelusza. To jest kilku takich. Nie fajnie. Bo muszę pamiętać, że on tutaj w ogóle jest. Dobra, powiedz tylko, ile klejnotów potrzebuję. 100. No dobra. Nie. Dobra, to wytłumacz, jak się nie da anulować. Chyba przy pierwszym podejściu się nie uda. Mało prawdopodobne. Okej, to było fajne. No i już połowa. To spoko. Hej! Wow, za pierwszym razem. To było proste. Ojej, dobra, tam już jednak nie wystarczy chyba latanie. Zobaczymy. A jednak, jest dobrze. Ha!
sprawdzałem, czy wszystko zebrałem. Ale wygląda na to, że tak. Nie wiem znowu, czy czegoś nie będzie we wodzie przypadkiem. Tutaj widzę już na przykład, że są piórka na dole. No to... O, i chwila, chwila. Gdzieś tutaj jest... O! O to chodzi! Lisiasty, a ty jesteś jeszcze? Czy gdzieś się podziałeś? No i wróciłem tutaj. No, możesz mówić o czymkolwiek. No i to jest ten mroczny zamek, o którym mówiłem przez cały czas. O to mi chodziło. I tutaj znowu jest tyle różnych przejść. No, czemu tam nie wejdziesz? Dziwne. Dobra, no to do góry. Tyle, ile się da. O co tu chodzi? Rozumiem, że do tego nie da się wejść. Że to nie są drzwi, tylko... Tylko po prostu takie okna. No, teraz to ma sens. O kurde, dobra. Co tutaj jest napisane? Do góry! No i chyba jeszcze ten na dole, jeden? To było proste! Przecież mi zostało wręcz 20 sekund. To o co chodzi? Fajne rzeczy. Jeszcze więcej fajnych rzeczy.
To da się rozwalić, coś czuję. Gdybym miał czym. Do tego chyba potrzeba granatów. No, mówiłem. No proszę. Mogę tutaj wejść w każde z tych przejść? No mogę. Tylko... No tutaj nic nie ma. Sprawdzę każdy po kolei. O, wow! Jest przejście. Chwila, co? Nie ma bąbelków. Jak je wywołać? No, raczej nie tak. Na razie, lisiasty. Szkoda. Nie wiem, jak wywołać te bąbelki. Zety, jakieś pomysły? No to jest jedyne przejście. Aż chyba tego tutaj na szybko poszukam. Ty, Zety, pisz spokojnie w tym czasie. Ja poszukam informacji. A, łapię. Już wyczytałem, co zrobić. Musiałem nadmuchać kilka małych baniek. Nie tę dużą. No okej, to chyba stąd możemy wyjść, bo tutaj nic więcej nie będzie.
Tu jest oczywiście ściana. Strasznie mi się nie podoba ta lokacja tego izometrycznego zamku. Bo jest tutaj strasznie dużo pokoi połączonych tylko takimi przejściami, że można się łatwo zgubić. No ale dobrze kombinowałeś, żeby stworzyć bańkę. Powinienem grać chyba mniej w Yooka-Laylee, bo to jest gra, która naprawdę mnie już męczy po tylu godzinach. I tak się zastanawiam, czy nie robić Yooka-Laylee na przykład raz w tygodniu, żeby... No, że skoro już chcę w to grać, to nie do pożygu. Niczego, nigdy jakoś E3... Nie ekscytuje mnie, sprawdzam potem, co wyszło, co ogłosili, ale tyle. Dobra, kolejne zadanie od niego. Czyli muszę znaleźć... muszę znaleźć... O nie, o nie. Tutaj w ogóle ogień potrzebuję, żeby go rozpuścić. Prince of Persia jakoś... No mnie nieszczególnie jara. Dobra, przede wszystkim weźmiemy sobie to. Teraz weźmiemy sobie to i polecimy szybko na miejsce, zanim stracę umiejętność. Dobra, udało się. No o co chodzi? Co to miało być? Przepraszam. Och! No dobra. To wiele wyjaśnia. Mam naprawić tę rzeźbę, tylko pytanie... Czy ja mam tutaj dowolność i mogę ją całą zniszczyć? Nie zlatuj! No kurde... Dobra, tam mi coś gwiżdże, więc tam coś jest. Nie to, nie ten... Nie ten ruch.
Naprawione! O, wiesz w co ja bym zagrał, Zeti? Zagrałbym w oryginalną pierwszą trylogię Prince of Persia zremasterowaną. Te, które były side-scrollerami, bym ograł, no bo no, granie w oryginał mnie męczy, prawdę mówiąc. Chciałbym, żeby był uwspółcześniony, łatwiejszy, a nie, że giniesz i całą grę od nowa, albo że w ogóle masz godzinę na przejście całej gry. No i też, no, Prince of Persia 3D, w jego w sumie nie grałem w ogóle, więc nie wiem, jak wygląda. No, ale zagrałbym. I tutaj było wejście do izometrycznego zamku, tak? Tak. To ja w sumie mam ochotę się wrócić, bo mi się tak bardzo nie podoba ta lokacja, ale trzeba ją zrobić. Może innym razem. Dobra, mam dość w sumie już tego drugiego świata. Wracamy do huba. O, nawet nie wiem, o jakim niewypale mówisz. O nie, ale 2,5 godziny ukulele naraz to jest strasznie dużo. Naprawdę, muszę znaleźć grę, którą będę ogrywał na live'ie. A ukulele byłoby tylko dodatkiem. Bo raz w tygodniu ukulele byłoby dla mnie idealne. A... bo jest też jakiś Prince of Persia na Androida i to jest dwuwymiarowy Prince of Persia i... czy to nie jest przypadkiem właśnie remaster tego pierwszego? Bo czytałem recenzję użytkowników i ktoś tak napisał coś w tym stylu. Tylko nie wiem, czy do końca o to mu chodziło. A z Prince of Persia to przeszedłem tak naprawdę tylko Piaski Czasu. Nie podoba mi się Escapist. To nie jest mój typ gry.
Ile tego? Aż nie wiem, od czego zacząć. A widzisz, ukryte. No, ojej, dobra, łapię. Muszę po prostu. No. Fuck. Trudne. No tak, myślałem, że to będzie zły pomysł. Czemu on się przede wszystkim na tym ślizga? Tego nie rozumiem. O, chwila. Co to robi? No skacz, głupek. Właśnie, jej. No, widzisz jak ukryte. Bardzo dobrze, że tam zaglądam. Słyszałem, ale w sumie nawet nie sprawdzałem tego. Sprawdzę tutaj. Czy nie ma przypadkiem ukrytych piórek pod spodem? Nie ma. No dobra. To... Nie będę mówić, że będzie sprawiało problem. Zobaczymy. Może najpierw spróbuję tam pójść przede wszystkim. No i tak mi problem sprawiało, że za pierwszym razem zrobiłem. Najpierw piórka, żeby się nie przejmować potem.
Gotowe. Lokacja zrobiona. To znaczy, no, lokacja. Tamten zestaw pokoi po prostu. Od razu wymienimy żetony. Bo przypominam, że za każde 10 jest jedna kartka. O, chwila, dostałem osiągnięcia, aż sprawdzę za co. Za zebranie iluś kartek. Tylko nie wiem ilu. Za 75 kartek. To jeszcze 25 i możemy iść do bossa tak naprawdę. Nie wiem, czy maksować, naprawdę. Bo my i tak spędzimy dużo czasu przy tej grze. No, dalej. Halo, otwórz to. Tak myślałem, że może muszę w to wejść. Jak mam resztę wyczyścić? A, trzeba sposobem. A jeszcze tam latają. Dobra, chodźcie. A co ty sądzisz o ukulele, Zeti? To mnie ciekawi. Jakiś pinball, czy coś w tym stylu. O co chodzi?
Okej, tutaj coś wcisnąłem, chyba. No, coś się wcisnęło, ale nie wiem co. Wcisnęły się wszystkie trzy. Nie wiem, o co tu chodzi, no. A co to jest? A, łapie. Mi się Zeti przestaje podobać, prawdę mówiąc. Bo przez to, że jest to gra na pada, no to kamera, no. Skąd mam znać szyfr? Może jest ten sam? Sprawdzimy zaraz. Okej, czerwony. Czerwony bałwan dinozaur. Nie pasuje. O, chwila! Jest! A tutaj też taki sam? Nie. Jedno. Kolejna kombinacja. Nie wiem, czy będę miał podgląd na nią przy rozwiązywaniu. Więc może na wszelki wypadek Zeti mógłbyś zapisać zielony duch, czerwony duch, kaczka, fioletowy duch, dinozaur. Daję parę sekund, żebyś mógł zapisać. Zielony duch, czerwony duch. Mogę podejrzeć, czy nie. Fioletowy duch i dinozaur. Zrobione! Czerwony, zielony, niebieski.
Nie wiem, czy mam zejść na dół. Chyba mogę, bo mogę wlecieć w każdej chwili. Tak, zresztą tutaj jest szyfr. O, temu cyknij zdjęcie. O, chcesz jeść, dobrze. To dostaniesz. Cześć, Shad. Jaki niebieski? Zaczyna się od dinozaura. Dinozaur. Fioletowy, potem czerwony. Fuck, od nowa. Co tu się dzieje? No co ty robisz? Pajac. Z niego. Jaki nietoperz? Przecież tu nie ma żadnego nietoperza. Przecież jest dinozaur, fioletowy duch, czerwony duch, niebieski duch i żółty duch. Tak będzie łatwiej, bo nie będę musiał zerkać cały czas przynajmniej. Napisałeś teraz nietoperz i nie wiem. I musiałem się zastanawiać, że chodzi o czerwonego ducha. Fuck! No muszę wyżej być. Nie mam wyczucia. Teraz był fioletowy.
Niebieski i żółty. No i ostatni. Mam nadzieję, że tego nie zawalę. Brawo! O! Tego nie rozumiem. O co tu chodzi? Rany, muszę się zmienić w helikopter. To było... A gdzieś u góry, no. No, tu jest duch, ale kamera mi nie pozwala. Brawo. Jeszcze jeden duch. W tym świecie przynajmniej. Mogę użyć języka? No nie, to się niestety nie przylepi. Dobra, w takim razie pospieszmy się. Nie, w sumie nie muszę używać tego turlania się. Na jedno wychodzi. No, jeszcze raz mnie uderz, frajerze.
Nie spadaj! Nie spadaj poza... Ojej. Będzie dobrze. Wszystko w porządku. Półtorej minuty jeszcze. A tutaj już jest dołek. No, dobra. Prosto do dołka. No... Minuta, 10 sekund. Szukam teraz znowu możliwości przemiany w helikopter. Nie pamiętam, gdzie to było. Tu wszystko jest naprawdę zbyt wielkie. Tam jest świniak, to nie. Chwila, chyba wiem. Chyba wiem, gdzie to było. Nie byłem w tym miejscu. Może jest nierozbite? Nie chce mi się w to wierzyć. No. Nie, mogę iść jeszcze wyżej. Świetna kamera. Byłem. Tutaj ona była. O, mamy ją. Teraz prawdopodobnie będę potrzebował pomocy Zeti i musiałbyś mi powiedzieć, dokąd ja mam go odwieźć. Do jakiegoś magazynu. Już próbowałem zrobić to zadanie. Ale... nie wiem, gdzie to jest. O, tam jeszcze musimy pójść. I tutaj jest piórko. Dobra. Wiesz co, ja też tego będę szukał. Bo wydaje mi się, że mi to zajmie szybciej. Okej. Storage room jest za dinozaurem. Tylko... gdzie był dinozaur? Wiem, że gdzieś raczej na dole, gdzieś niżej.
O, widzę go chyba nawet. Tylko mało czasu. No wleć! Teraz to się w ogóle zgubiłem. O rany. No to na pewno mi się nie uda. Misja z helikopterem jak w GTA Vice City. Jezu, znowu się zgubiłem. Co? Gdzie ja w ogóle jestem? No, świetnie się zaciął, debil. Co? Przestań! Muszę poszukać teraz za jakimś kwiatkiem jednej monety. Boże, nie monety, jednego piórka. Bo mijałem jak leciałem helikopterem, ale teraz nie wiem gdzie. Niestety nie tutaj. To będzie trochę szukania teraz.
Tutaj potrzebuję granatów, nie wiem skąd. Moment. Chyba jak jestem tak, jak jestem helikopterem. Dobra. To wiemy. W to z nim grałem. Jest, mam! To miejsce. Nawet trzy. Jak to rozbić? Pomocy. Nie pomogło. O! Co? Ojej, dobra. Po prostu tyle. No, widzę, że wbiłem się na jakąś imprezę tutaj. W takim razie zatańczmy. Jak coś gwiżdże, to znaczy, że w pobliżu jest znajdźka. Tylko to może być nawet zwykły... nawet zwykły... O! Ostatni duch! Dobra, powoli. No. No, jeszcze raz. Jest! Wszystkie duchy w tym świecie. Najstarsi polscy youtuberzy. No nie wiem, Damianero. A let's playerzy to chyba mogę powiedzieć o CDDZ, o Wirgliuszu. Bungo? On też jest stary z tego co pamiętam. Bo dawno go oglądałem. Właśnie w czasach kiedy oglądałem CDDZ. Wirgliusz ma bardzo przyjemny głos. Oj. Oh!
A, ty mówisz najstarszych wiekiem, a nie stażem. A w tym sensie... No to tak, Baśka na pewno, jest też Kunegunda ileś tam, to jest taki starszy pan, który nagrywa vlogi, ma parę tysięcy... O kurde, dobra. No i świetnie. Nie zebrałem nic. Ani jednego. Dobra, ale... Co?! O co chodzi? No, nie w tę stronę. No jak to? No chyba... No i co ja mam niby zrobić? Może od nowa wszystko, co? Właśnie ja się dowiedziałem... Moment, zatrzymaj się. Kurde. Ja się dowiedziałem, że ona zmieniła kanał stosunkowo niedawno. A ja od paru lat przestałem ją oglądać. No, co to było? Dziwne. Dobra, trzeba jeszcze raz. Trochę mi się to nie podoba. Bo nie o to w tym chodzi. Co oni tu znowu robią? Przecież pokonałem ich. Tylko ludzie nie zdają sobie sprawy, że Baśka to postać fikcyjna, że to jest serial, że to, co się dzieje, to nie są prawdziwe wydarzenia z jej życia. Kiedyś też tak myślałem, jak byłem mały. O! Chwila! Czy ja zebrałem wszystkie piórka właśnie w tym miejscu? Bo dostałem kartkę. No! Ej! Naprawdę! To brakuje jeszcze tylko znaczka tego coina, monety. No i kartek jeszcze... Wow, 13. Teraz dostanę chyba 3 za... Dostanę 3 za... za żetony. Jak tylko znajdę wyjście. O! Jest! Za każde 10 czy za każde 5? Bo teraz już nie pamiętam. Sprawdzę to. Bo było 12 kartek. No, dostałem 3. Czyli w sumie została tylko moneta tutaj, no i kartki.
Dobra, wracamy do huba i będziemy kończyć. Wiem, że mieliśmy grać dzisiaj trochę dłużej, bo 2,5 godziny, ale naprawdę mam już dosyć. Już mi się tak nie chce grać, jestem tak zmęczony tą grą na dzisiaj. Jutro będziemy grali w ten horrorek. Żałuję, że to nie będzie let's play, ale no mówię, nie mam za bardzo czasu, żeby nagrywać let's play, a live'y to co innego. Jest to taka luźniejsza forma wideo. Chociaż w zasadzie... Nie, dobra, bo kusi mnie, żeby jeszcze zebrać ten ostatni przedmiot, który jest w hubie, to chyba... nie, motylek. Ale to trzeba wracać się na początek. No dobrze, w takim razie mam nadzieję, Zeti, widzimy się jutro. A póki co, to tyle. Do zobaczenia na kolejnych live'ach. Na razie, cześć, pa, pa.